Witam, witam kochani. Mamy nowy sezon. Mamy dokładnie drugi albo trzeci. Niedziela, początek marca 2024 rok. Może niektórzy z Was poznają łowisko Pstrążna. Jesteśmy, ale słuchajcie, nikogo nie ma, bo to jeszcze nie początek sezonu jakoby na łowisku Pstrążna. Nie łowimy tutaj, a łowimy tutaj, słuchajcie. Przyjechaliśmy tutaj na po rozmowie z właścicielem, żeby sprawdzić nowe łowisko. Nowe MFP, czyli Method Feeder Pstrążna. Tutaj jak widzicie jest karpiowe, tutaj są te dwa karpiowe, które są na Pstrążnej, a tutaj jest łowisko MFP, czyli Method Feeder Pstrążna. I my będziemy go dzisiaj sprawdzać, odkrywać, zobaczymy co tu pływa. Pogoda jest piękna, Arek się rozkłada, zobaczcie, on już łowi. Jesteśmy we czterech łowiących. Jeden wspomagający, albo jedna wspomagająca. Team runner. Team runner. Dzień dobry, Arku. Dzień dobry. Jak tam? Zaczynamy sezon, Arku. Tak, kiedyś trzeba było. Kiedyś trzeba było, pogoda jest piękna. I dzisiaj jest pierwszy, drugi, trzeci? Trzeci. Trzeci? Jezu, jak to leci. Dzisiaj jest trzeci, Jezu, jak to leci. No, patrzcie, patrzcie, co ten synek już robi. Patrzcie, o. Najlepiej wziąć, przyrzucać, karmić, bo kolega jeszcze kameruje. Tam to będzie leżeć. Tutaj będzie moje stanowisko, oczywiście jeszcze w rozsypce, bo muszę wędki, te żyłki przewinąć, jak to zwykle ja. Ja mam czas. Idziemy dalej. A to nie, to ominiemy tutaj, bo tutaj, tu nie będzie ryb. Dzień dobry, Łukaszu. Cześć. Jak tam? Nastawiony. Fajnie, fajna pogoda, nie? Pogoda, woda też wygląda pięknie. Spławy jakieś są, mam nadzieję, że spławy są i to bardzo fajnej ryby z tego co widać, nie? No zobaczymy. Będziemy starać się coś połowić i zobaczyć co tu pływa. Tutaj Rafał się rozkłada. Siema albo się nie ma. Ty, a ty masz ten, a ja nie mam. Dlaczego? Co masz? Wiesz co zrobiłem? Zobaczcie, on ma dynamik Korna. Nowość, wiem. Ja wszystkim sprzedałem, a sobie nie wziąłem i mi brakło. Także w sklepie brakło, słuchajcie, ale już jedzie. Już jedzie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest prawdziwy profesjonalizm, że to tak nazwę, nie? Nowe wędki, nie? No. Mikado Ultrafiolety, czyli wędki, które już są legendą. Myślę, że się sprawdzą. Także zobaczymy. Wczoraj już łowiłeś na nie? I jak? Ale wczoraj tam karasia, bardzo ich nie wytestowałeś, nie? Karasia fajnego, żeg wyciągnął. Tak? No. No i pięknie. Dobra, idę się szykować też, słuchajcie, bo wszyscy będą łowić, a ja będę się rozwijał jak zwykle. Idę te żyłki nawinąć na kołowrotki. Instruktaż, jak strzelać z wędki. Ja, pamiętasz tego gościa, jak napisał kiedyś, żebyśmy pokazywali, jak się nas woda wymienia żyłkę, bo... Ludzie to potem zostawiają w wodzie te... Tak, tak. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, muszę sobie przewinąć żyłkę, bo już była stara. Żyłka Mikado Dreamline. Polecam, bardzo dobra żyłeczka w niedużych pieniądzach. Oczywiście do nabycia w sklepie WN Shop. Także tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Arku, ale ty wiesz, musisz rzucać dopiero wtedy, jak ja rzucę. Ja nie mam całego życia na to. Słuchajcie. A to? Co? Ja chcę dzisiaj do domu jechać. Po co? No. Wyspać się w końcu. Chciałem się dzisiaj wyspać, ale to bez czego ktoś dzwoni. Tak? Słuchajcie, robimy sobie pętelkę. Ale już go zastrzegnie. Jeżeli chodzi o nawinięcie żyłki na kołowrotek, bo czasami się ludziska pytają, nie wszyscy wiedzą, a tym bardziej młodzi wędkarze, jak sobie zrobić początek, czyli to co się zaczyna na kołowrotku. Robimy małą pętelkę, przez tą pętelkę
przekładamy sobie, nie wiem czy to tu będzie dobrze widać, bo jest żyłka ciemna, przekładamy sobie żyłeczkę. Okej. O, i robi nam się coś takiego. Słuchajcie, taki. To się fajnie zaciska. Czyli bardzo prosto, nic skomplikowanego. Zakładamy sobie to na kołowrotek. Na szpulę dokładnie. O, zaciskamy. Ale przed tym jeszcze, widzicie, i tu jest właśnie błąd, tu zrobiłem błąd, ale trzeba to oczywiście sobie przełożyć pod kabłąkiem, dlatego że musimy tą żyłkę jakoś nawinąć, tak? Tak, o. I zaraz zobaczymy, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie o, hamulec odkręcony i już możemy sobie spokojnie, słuchajcie, żyłeczkę nawijać. Tutaj mam końcówkę, także ja już was nie będę. Najlepiej, słuchajcie, szpulę sobie wrzucić do wody przy brzegu, żeby nam nie uciekła, chociaż tu mam 300 metrów, to mi nie ucieknie. Nawinąć na mokro żyłeczkę. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby żyłka tutaj była napięta, żeby ona napięta się nawijała. I tyle w temacie nawijania żyłki. Nic skomplikowanego. I w ten oto sposób, słuchajcie, żyłeczka nawinięta, świeża, ładna, piękna, błyszcząca. Nic dodać, nic ująć. Arek, zobaczcie, już tam świrujkę pawianka. Zobaczcie, o, już świruje pawianka. Fajnie ci się prezentuje ta kulka, Arku? Pięknie. To nie jest kulka. A co? Mikron, proszę. O, tam już, słuchajcie, presja, tam już presja, zobaczcie. Pa, tam już presja. Słuchajcie, jeszcze dobrze się nie rozpakowaliśmy, Arek zarzucił i piękny strzał. Rybka siedzi, zobaczymy co będzie, bo tam coś jest. Pa, drugą wędkę. Tam coś jest, ale to możesz ciągnąć ten, wiesz? Kurde. Bo ona może gdzieś tam w bok poszła, wiesz? Ja właśnie nawinąłem sobie żyłki, teraz robię szybko zestawy i też rzucam, bo oni mnie znowu w ciula robią jak zwykle. Jak zwykle, no nie ma kolegów nad wodą. O, to nieduża rybka, Arku, ale ty masz taki kon, niech konar zapłonie. Patrz, gdzieś to? Ty tam miałeś branie w takim razie. No. Uciekła. Teraz ty musisz, spokojnie. Musiałbyś go zaczekać. Korzenie trzeba podawać. Aha. Ale już pierwsza rybka jest, no. Dobra, Arku, pierwszą masz. Ej, zobacz sobie tą wędkę, wiesz? Wiem. Bo tu nie wiem, czy to branie miałeś, czy co, ale raczej chyba tak. Dobra, idę się rozkładać, bo ja to się nie zacznę tutaj dzisiaj. Radio MF WNE. Słuchajcie, druga rybka. Coś tutaj... Ty, ale nie pójdź mi w zestawy, bo to wszystko będzie nagrane i się nie będzie liczyć. Do wagi. Druga rybka, słuchajcie, także zaczyna się coś dziać, jest pięknie. Ja zdążyłem jedną wędkę zarzucić. Zaraz będzie druga wędka. I zaczynam łowić, bo widzicie co tu się dzieje. Oni po prostu wykorzystują moją niemoc aktualną. Fajnie. A, chłopie, nie ma, że boli.
No, takie rybki, słuchajcie, są na łowisku Metod Feder Pstrążna. Jakby ktoś się pytał. Dobrze, że jeszcze nie jest taka ciepła woda i one nie są takie zwariowane, nie? No, bo mogłoby być ciekawie. No, myślę, że... Wagę mam. 8 spokojnie, nie, Arku? Jak myślisz? Czy tak mi się wydaje, ale nie, no. Grubytki taki. Fajny, nie? 10900 z workiem. No, to ten. To tak gdzieś 9 kilo będzie miał spokojnie, nie? No, to ładnie. No to mówiłem, że 8 na 100%. No to fajny, gruby jest, nie? Najedzony. Zarąbisty jest. Dobra. Zrób mu ładne zdjęcia, co będzie do posta. Ładny, ładny. No, mówiłem, Łukasz. Na daremność tutaj cię nie wziąłem. Słuchajcie, nęciłem wstępnie drugą wędką. Odklipowałem, zaklipowałem sobie. No i znowu branie. Także nie wiem, czy dam radę rzucić drugą. Ale tutaj będzie coś mniejszego teraz. Może jakiś linek. A, nie. Tylko jedno w głowie mam. Karpia 5 gram. I takiego złowisz. Dobrze, że mamy podbierak złożony, nie? Aha, to jest najważniejsze. Jakiś wariat. Mały, ale wariat. Wina czy karpia to może? Co? Wina czy karpia? Jeszcze nie wiem. A nie wiem. Jakaś ryba to jest. Karp. Kaper. Ja. Ten mój czar złożyć zaraz. Nie ma czasu. No. Rozpoczęcie sezonu zacne, powiem wam. Zacne. Już mi się podoba. Ostatnio na gwarusie. Słońca przyświeciło i już im palma bije. Ostatnio na gwarusie tak nie mówiłeś, że fajnie. To, nie, to było po prostu takie wyjście. To było po prostu. Poczuj. Tak. Spotkanie z naturą. Ach, ten podbierak aż trzeszczy. Chopie! Jest mód. Słuchajcie, żeby nie być. Smużak, brzoskwinia, ananas. Haczyk 12. Nie trzeba dupnych haczeków. Nie, to łowić dupne ryby. To te dwójki muszę pościągać, lepiej wymienić. Dwójki ciągnie. Płyń mała, płyń. Płyń mała. Lutka. Nie tak. Sorry. Ziom. Ziom. Uspokój się. Też mówiłeś, nie? Że one takie ospałe są. Tak. Słońce wyszło i zwariowały.
Ziom, daj se spokój, chłopie. Chcesz ją utopić? Chcesz ją utopić? Zaczekaj, jak postawimy. Słuchajcie, bo jest taka akcja, że mieliśmy tutaj operatorkę, kamerzystkę, ale Arek ją wypuścił, poszła i... Nie ma. A taka fajna była. Amerykańska, jak to powiedział Arek. Kurde, nie ma jej. Takie rozpoczęcie sezonu, to ja rozumiem, nie Arku? Ja, może być tak. Może być, patrz, idzie, znalazła się. Ty, jest, słuchaj. To już jest. Uratowani. Arku, co tam masz? Pełnoluski. Ja, Katsudo Slim, mają moc, ale ja się za nimi nie będę stawał, bo ja nie jestem samobójca. Muszę sobie ekranik wyczyścić, bo... A to ekranik, czy? Chyba ekranik. Pełnoluska torpeda. O, prosto do podbieraka popłynął. Widziałeś to? Dobrze. Prosto do podbieraka podpłynął. Chodź do wody. I do wody i czekamy dalej, słuchajcie. Czekamy dalej, co się tu będzie działo. Już jest fajnie, już jest pięknie. Coś się dzieje. Mały, ale wariant. Jest, słuchajcie, dopiero początek marca, tak, także o czym my tu rozmawiamy? Jeszcze z 8 lat temu moglibyśmy kuć lód. No to roku nie pamiętam, ale wiem, że u barona jakiś dzień to byłem łódką i kupowałem, ale tak. USA, kolejna rybka. Kolejna rybka. Już któraś z rzędu. Mogliśmy to liczyć, ja się ogarnąłem. Teraz Łukasz. Ale Łukasz powiedział, że nie chce karpia, on chce lina teraz. O, jaki piękny lin. Dobra. Łukasz, czego tu szukasz? Powiedz nam. O, jaki piękny lin. A walczy? O, już tam widzimy, podejrzymy Łukaszka, na co tam łowi. Żółty ślimak, chyba słodka kukurydza. Nie? Nie. Kwas masłowy. Kwas masłowy. Ja, on na kwas masłowy, widzisz. Ja dzisiaj na to najwięcej baj mam. A ja zaś widzisz, że zmienia na nas, nie? Taką dychę też złowiłem dzisiaj też, na takie mikronkach z kwasów masłowy. Arku, co ty robisz, Arku? Wygłupiasz się znowu. Zrzymnąłem się. Zrzymnąłeś się, aha, no, czyli tak normalnie. A tu ryba. O, Arku. Arku. Niżej pod górę. Ty tu takie rzeczy robisz, drzymasz, a tu takie ryby ci biorą. Nie spałem. Chyba zarzuciłem. Tak? Może... Ale ja też tak tam miałem, tylko że tam to takie obcierki bardziej takie były. Delikatne takie wranie, takie połowo. One właśnie szybko tu tak zaczynają reagować, jak się wrzuci, wiesz, od razu. O, proszę. Arek się chce pokusić o Big Fisha, wiesz? Z jężyczkiem? Z jężyczkiem? Pięknie, zobaczcie. Dziki dzik na metodę coś pięknego. A jak się woda zrobi cieplejsza... Nie było widać, kamera tam patrzy. Co?
Chciałeś mnie oszukać. A jak się woda zrobi cieplejsza, one już fajnie walczą. A jak się woda zrobi cieplejsza, to dopiero będzie Meksyk, słuchajcie. Będzie łamanie kij, ale nie na kolanie. Poszedł jak Kubica w czasach swojej świetności. Rafaello! Uciekaj. Haha, nie! Nie ma tak lekko. Stremujesz się? Jo, Rafaello się stremuje. Słuchajcie, Rafał kupił oczywiście piękne, cudowne wędeczki Mikado Ultrafiolet. Gdzie? W najlepszym sklepie WN Shop. Nie, Rafał? I już na nie wyciąga ryby, no. Też mi ubrali, widzisz? Patrzę też na nią, bo już mi szkubało. Wtedy jadę. No, teraz nas punktuje, zaczekaj. Ja, no. Mam. Ty, a tam co? Branie, Hopowi wędka wyrywo. Teraz nie wie, kajmoryba. Wędki, hopie, wciąga do wody, co tu się dzieje? Patrz, dasz sobie rady? Ciągnij sobie ją, daj mi go. Zaczekaj. Jakiś pasy. Co się dzieje? A, bo to świrusek jest. Świrusek. O, dziękował. To jest świrusek. Mały, ale szajbus. Co? Tu jest duża ryba. Tu jest duża ryba, ja? Widziałem, bo ci prawie ściągnął mu wędkę prawie z tego. Opie, patrzymy, a tam tu bonanza. Kolega tutaj niby niewinnie. Kolega. No też pojechałem z tym kolegą, no sorry. Niby niewinnie, trochę niby tak za bardzo, niechcący, nie? Trochę za bardzo szastasz tym określeniem. To znajomy z nad wody, no. Znajoma twarz, no, nie? Gdzieś tam go, gdzieś go już widziałem. Nie wiem, jakiś podbierak mamy, czy będziesz tego składał, czy... Co? Będziemy składać w ogóle, w sumie to nie nasza ryba. A, bo i tak go zepnie. Chodź, idziemy, Arku, zobaczyć do ciebie, czy ten, ty, nie? A te kiełbaski się już dobrze tam już przeromieniły? Nie trzeba już przodkiem jeść? Na pewno ci to łykna. To jest daremna taka robota, patrz. O Jezus, spiął się. No, powiem ci. Złam ten podbierak jeszcze teraz. Jest bardzo fajny. Daj mi wędka. Daj mu wędkę, nie chcę potrzymać wędkę chociaż. Daj mi wędka, Katsudo Slim. Opie, Katsudo Slim. O Jezu, opie, coś ty to zrobisz. Psychopata jakiś, nie? Weź się hopa stąd. Nie ma umiaru w ogóle. No to z piątkę będzie miała. Też tak myślę, nie? 4,5, 5, nie? No. Z workiem 6. No. Gotuj na ostro, proszę. O, wszystko jest w tym filmie, wszystko, słuchajcie. Kuchnia polowa, karpie polowe. 13,400 z workiem. No, to 5 kilo ma. Ile ma? 5 kilo. 400 z workiem. No to 5 kilo, bo... Ten z tym 5 kilo. Worek. Zawiesił się, chłop. Ten worek ma 8 kilo, nie? Jak jest mokry. Dziękuję. A to na ta, co ci nie brało, nie? No. Zobacz, jaki piękny, zielony szrek. Piękny lin, właśnie się trafił. Muszę tą wędkę stąd cofnąć. O, teraz to było. Teraz to załatwiłem na cacy.
gliny są piękne. To jakby obcierka, nie? Cały czas na te wspinia na nas, na tego wzgórzaka. Ja miałem te dwa. Ale ma dziś ten ryj. Patrz! A tam założony taki, wiesz. To on to chciał nosem wciągnąć. No, on to chciał nosem wciągnąć, że mu się pomyliło. A pokazałbym wam, ale jest zużyte. Zdrowy, nie? Cały czas płynie. Nasz haszek pełnouski. Słuchaj, ta tyle. Kolejne branie, kolejna ryba, teraz pełnouski. Powiem wam, że jak na 3 marca, to jesteśmy już mega, mega zadowoleni, nie, Łukaszu? Takie rzeczy, słuchajcie. Moje się skończyło, ledwo rybę jeszcze dobrze nie wypuściłem. Łukasz podchodzi, branie, bach. Ściąga rybę, branie, bach. Druga. I teraz tak, kto komu podbiega? Jaki piękny lin, zobaczcie. Daj, ja ci go tym wezmę. Liny tym na muchy. Masz? Dobra. Rafał się jeszcze na darmowe branie załapał. Dobrze, że rybę. Teraz już mu to zostaw. Teraz już mu to zostaw, bo to jest wszystko udokumentowane. To jest wszystko udokumentowane. Jak mu weźmiesz kija... Kto to zaciął? To... co? Kto to zaciął? Jak? Rafał? Kto to zaciął? Ja? Dołem mu kija. Aaa! Zdążył. Doleciał, ale on zdążył. Aaa, taki... nie chciał ci dać zaciąć. Nie. Ja ci powiem, to jest cały Łukasz, wiesz? Gdzieś takie coś podwinę branie. Ty jest, kołbasy mu ryby są na połowę. No, gdzieś przy drugiej stronie też lin, ty. Patrz, opie, sezon na lina. Widziałeś, to jakie salto zrobił do tego podbieraka, hopie, to jest saltowy. Zobaczcie, jaki piękny. Ej, to se z dubletem zróbcie linu w zdjęcie. Ja wiem. Piękny. Piękne dwa liny. Ja, zrobię, zrobię. Gładki jest, nie? Ja nie powiem jak co. Odwróć go pyskiem do tego. Co? Świeci się jak twoja, wiesz co? Ty, odwróć pyskiem do tego lina, pysk do pyska. Ale żeś wymyślił teraz? A co, kurwa? A co? Całować cię chcesz? Chłopie, ja tego nie będę komentował w ogóle, nie? Dobra, kochani, idziemy się przejść wzdłuż linii brzegowej łowiska Metod Feder Pstrążna, czyli MFP. Zobaczymy, kto tu siedzi. Same amatory. Pa, temu tam już bierę coś, temu już tam coś bierę. Już tam przy wędce, hopie, włosy mu stanęły. Jak tam, Arku, łowisko ci się podoba? Bardzo pięknie. Pięknie, nie? Jest 3 marzec, a już tak my połowili, że szkoda gadać. Ryby już są, że tak powiem, się uaktywniły. Także nawet sobie nie wyobrażam, co będzie, jak będzie ciepło, nie? Nie, to tu na jedną wędkę wtedy najlepiej. To będzie masakra i
I pomimo tego, że jest woda zimna i jest wczesna pora, to już walczą, nie? Tak, już są waleczne. Już są waleczne. Co ci się najbardziej sprawdziło, Arku? Dzisiaj mango. Mango? A ty, mango. Tutaj moje stanowisko, słuchajcie. O, jak widać, kawka się pije. U mnie dzisiaj, słuchajcie, najbardziej, najlepiej, mówię już o tym, bo jeszcze z półtora godzinki się będziemy zbierać. Miks. Teraz to już sypałem razem, ale normalnie to było osobno. Z tego powodu, że kończę, to już to sypałem razem i to jest pelet Spice 2 mm i nowość na ten sezon, Zanęta Spice. Oczywiście Feather Bite, czyli na pikantno, a na włos najlepsze wyniki dzisiaj miałem na smużaki, pop-upy, brzoskwinia, ananas. To było niekwestionowane number one. Takie połączenie dało mi dzisiaj praktycznie wszystkie ryby. Tutaj w drugim mam mikropellet Competition Carp i Zanęte Competition Carp, ale tutaj bodajże były trzy liny, czy tam dwa liny, jeden karp. Dużo słabiej się to spisało na tej wodzie o tej porze. No ale nie wszystko musi się spisywać wszędzie i o każdej porze. Także dzisiaj zdecydowanie Spice u mnie wygrał i brzoskwinia ananas, czyli takie połączenie ostrości ze słodkim. Taki przełamany, bym powiedział. Nie, Łukaszu? Miałeś branie? Tak. Tak? I co się stało? No, chyba się ukuła i się wyszło. Idę, pokazuję tutaj ludziskom. Idę sobie brzegiem łowiska MFP i pokazuję, wiesz? I przy okazji opowiadam, jak ci się sprawdzają ten, Łukasz? O, zobaczcie. Tutaj mamy podajnik Mikado z przedłużoną rurką. Jak ci się to spisuje? Bardzo fajnie. Dalej leci, nie? I dalej, i praktycznie leci w punkt. W punkt cały czas, nie? Dużo dokładniej. Nie da się pomylić. Co ci się spisało najlepiej podczas dzisiejszej zasiadki, Łukasz? Dzisiaj mam dwa swoje killery. Brzoskwinia ananas. Brzoskwinia ananas. Ale nie smużak, tylko zwykły. Zwykły. Ja smużaka znowu, po papa. I skisłe masło. I skisłe masło. A mieszanka do tego, do podajnika? Spice 2 mm. Tylko? Bez zanęty? Bez zanęty. Próbowałem z zanętą, ale z zanętą miałem fish meal z Feather Bite'a, ale to liny wchodziły. Aha. Czyli tak, sam Spice. To karpie, no. No ten Spice tutaj bardzo fajnie dzisiaj działa. Bo ja mam praktycznie to samo. Idziemy dalej, słuchajcie. Tutaj zawodnik number 4. Jak tam, Rafale? Czekamy. Coś tam połapałeś. Szału nie było tutaj, nie? Szału nie było. Ale coś tam połapałeś. O dziwo, jakoś te ryby chyba bardziej siedzą w tej stronie zbiornika. Albo po prostu nie trafiłeś w te miejsca, co by powinny być. Ale jak właściciel badał, nie? Ciężko powiedzieć. Łowisko jest... Ty też tu jesteś pierwszy raz. W sumie my jesteśmy drugi. Po raz pierwszy żeśmy tu byli. Też niedługo, także nie znamy jeszcze łowiska i dużo ryby jest świeżej wpuszczonej, to też jest całkiem inaczej, nie? A jak wędeczki się spisały? Bardzo fajnie, co? Ochrzczone są. Obydwie, nie? Obydwie. Aha. No. I tutaj sobie dochodzimy do końca. Łowisko generalnie nie jest jakieś tam nie wiadomo jak duże. Ogólnie, jak to tak sobie przeliczyłem, idąc brzegiem, jeżeli ktoś by chciał zorganizować tutaj zawody, to jest taka możliwość. Maksymalnie przeliczyłem, robiąc te odcinki po 10-11 metrów, 16 zawodników by tutaj wzdłuż linii brzegowej weszło, bo tutaj siedzimy na jednej linii brzegowej, tak jak widać, i rzucamy sobie pod drugą linię brzegową, czyli tam pod te drzewa. Tam jak na razie mamy najlepsze efekty, a przypuszczam, że też z biegiem czasu i zmiany
pogody, temperatury będzie się też zmieniać aktywność ryb i miejsca, z którego te ryby pobierają pokarm. Tak. Dobra, idę do siebie, bo ja tam już pewnie miałem ze dwa brania. Już tam wędek nie mam. Ja już tam wędek nie mam. O, teraz był piękny spław. Pewnie widzicie tam, o. Bo... Ale tak jak mówię, no praktycznie pod linią drugiego brzegu. Stamtąd też najwięcej brań jest, nie? Wszystkie ryby. Wszystkie ryby, no. Nagrywa się. Jest tak też? How do you do you how, kochani? Koniec naszego rozpoczęcia sezonu. Koniec naszego rozpoczęcia sezonu 2024, jeżeli chodzi o Method Feeder. Myślę, że było bardzo udanie. Chyba ponad 30 ryb spokojnie w sumie było złapanych. Największa ryba prawie 12 kg. Także no 3 marca nie ma co tutaj narzekać. Myślę, że jest bardzo dobrze nawet, bo czasami w lecie takich wyników nie było. Także jest bardzo dobrze potestowane, odpoczęte, połowione łowisko MF sprawdzone. Method Feeder Pstrążna sprawdzone. Na pewno tu jeszcze przyjedziemy nie raz, bo potencjał jest niesamowity. Ryba jest waleczna, wiemy, że są większe sztuki tutaj jeszcze, także jest się z czym pobawić na pewno. I tyle, my się zbieramy, bo już się pomału ciemno robi i... Głód doskwiera. Jeszcze bym posiedział. Ja też. Jeszcze bym posiedział. No ale niestety siła wyższa tak zwana. Tak, mniej więcej to co chcieliśmy sprawdzić, to żeśmy sobie sprawdzili miejscówka, tak jak mówię, godna polecenia. Na pewno jeszcze nie jeden film stąd zobaczycie. I tyle. Widzimy się na kolejnych filmach. A... Udanego sezonu życzymy przede wszystkim. Tak, udanego sezonu 2024. Koniec!